Serdecznie witamy w studio prawy.pl pana Roberta Winnickiego, jednego z liderów ruchu narodowego. Szczęść Boże, kłaniam się. Witamy po raz wtóry, bo już miał okazję pan tutaj gościć, bardzo się cieszymy. Myślę, cieszymy się z sukcesu. Niedawno był Kongres Ruchu Narodowego. Proszę powiedzieć, jakie osiągnięcia z kongresu, jakie radości są pańskie? Moje radości, znaczy ja to jestem przeziębiony, zmęczony i dopiero potem zadowolony, nie, najpierw oczywiście zadowolony. Z tego kongresu jeszcze tak naprawdę nie wyszliśmy, bo cały czas trwają echa tego kongresu medialne. Czy dużo się było osób na kongresie? Tyle mniej więcej, co zakładaliśmy, około 1300 osób, na tyle była sala przygotowana, tyle było zgłoszeń przez internet i tyle mogliśmy przyjąć tego dnia, czyli frekwencja dopisała. I był dobrze przygotowany, bo wiadomości do mnie też dotarły, że kongres był świetnie przygotowany. Tak, organizacyjnie się udał, zrealizowaliśmy wszystkie punkty. Przede wszystkim najważniejsze z naszego punktu widzenia, że nasi działacze, osoby, które chcą się angażować w ruch narodowy, wyjechały z tego kongresu z naładowanymi bateriami i wyjechały z pewnym planem, zarówno co do programu, jak i co do działań na przyszłość. No właśnie, jaki plan? Jeśli chodzi o te kwestie programowe, to my je zarysowaliśmy w kilku wystąpieniach. Te najważniejsze rzeczy to dotyczyły suwerenności Polski, zarówno w wymiarze politycznym, jak i ekonomicznym, czyli wypowiedzenia traktatu lizbońskiego, wypowiedzenia pakietu klimatycznego, który będzie dusił polską gospodarkę. No bo wiemy, że chyba co najmniej 80% to energia to bazuje na węglu. Na węglu, którego mamy jeszcze w Polsce bardzo dużo i którego nie należy się pozbywać. Nie należy zamykać kopalń, nie należy z tego przemysłu rezygnować. Obniżenie podatków i kosztów pracy dla małych i średnich polskich przedsiębiorstw z jednoczesnym opodatkowaniem, realnym opodatkowaniem wielkich koncernów międzynarodowych, które w tej chwili w Polsce podatków po prostu nie płacą, zazwyczaj unikają tego płacenia. Powiedzieliśmy sobie też o naszej wizji polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej, czyli budowie silnego bloku państw w Europie Środkowo-Wschodniej, począwszy od Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji, Węgier. Mieliśmy gości z Węgier, którzy również taki projekt chcieliby budować. Czyli macie szansę mieć tych współpracowników. Zgadza się. Jeśli chodzi o taką nasze plany najbliższe, na najbliższy czas, to oczywiście budowa struktur. Prawie już zamknęliśmy budowanie sztabów wojewódzkich. W każdym województwie będzie wojewódzki sztab ruchu narodowego, składający się od 3 do 10 osób, będzie koordynował działania. A czy państwo myślicie o przystąpieniu do wyborów, czy wspieraniu jakichś grup? O tym będziemy decydować w ruchu narodowym. Na jesieni odbędą się w województwach takie zjazdy, konwencje właśnie wojewódzkie i tam odbędzie się referendum. To znaczy, my myślimy nie kategoriami kadencji, a kategoriami pokoleń. Budujemy ten ruch na pokolenia, na bardzo taką szeroką, złożoną pracę społeczną. I decyzja o tym, czy brać udział w przyszłorocznych wyborach, chcemy, żeby była naszą wspólną decyzją. Żeby wszyscy, którzy chcą się na ten temat wypowiedzieli. Także decyzja o tym, czy ruch narodowy będzie startował do wyborów, będzie na jesieni. Do przyszłorocznych wyborów. Ta perspektywa tak czy inaczej jest przed nami, tylko kwestia kiedy, na ile ruch będzie przygotowany. To, co w najbliższych jest planach, to na pewno fakt tego, że 11 lipca chcemy, współorganizujemy razem ze środowiskami kresowymi Marsz Pamięci Kresów w rocznicę ludobójstwa na Kresach na Wołyniu. To jest bardzo ważna dla nas sprawa. Uważam, że trzeba Kresy przywrócić polskiej tożsamości, bez rewizjonizmu granicznego, bez jakichś takich dziwnych opowieści, ale trzeba przywrócić pamięć, tożsamość, trzeba przywrócić rangę tego, że Kresy to jest bardzo ważna sprawa w naszej historii. A 6 lipca, jeśli SLD będzie dalej próbowało organizować urodziny Jaruzelskiego w Sejmie, to po prostu ruch narodowy otoczy Sejm i zablokuje wejścia. No nie pozwoli do tego, żeby taka hańba miała miejsce, jak świętowanie urodzin Jaruzelskiego w Sejmie RP. Chciałem zapytać o przemówienie Przemysława Holohera, który zarzucił PiS-owi aprobowanie wszystkiego, co jest związane z Republiką Okrągłego Stołu, a równocześnie pan zaatakował Palikota. No właśnie, no wiemy, ma pan
prawo. Czy nie boicie się, że to jest za wielu przeciwników na początek? Proszę się odnieść do... Przede wszystkim my nie myślimy w tej chwili kategoriami takimi, jakimi myślą partie polityczne. To znaczy, jak myślą partie polityczne? Myślą o tym, w jaki sposób badają rynek wyborczy, badają, jakie są i grupy. Układają się, tak? I układają sobie tak, patrzą, są związkowcy, są organizacje katolickie, są, nie wiem, są albo SLD patrzy, są PZPR-owcy byli, tak, i pod nich starają się wypracować jakieś swoje tam, dotrzeć do elektoratu. A my mówimy nie, my chcemy wypracować bazę społeczną jako zorganizowany naród. Więc my nie mówimy o żadnych koalicjach w tej chwili, wchodzeniu, nie wchodzeniu. Czyli jesteście budujemy niezależni. Budujemy siłę, po prostu budujemy siłę. Macie swoją strategię? Mamy tak, swoją strategię i na niej się koncentrujemy. Natomiast ta walka, to nie jest tak, że ruch Palikota, lewactwo, krytyka polityczna i Prawo i Sprawiedliwość to są równorzędni przeciwnicy. Nie. Jasne. Dlatego, że dla nas Prawo i Sprawiedliwość jest po prostu taką centroprawicą, która ma wszelkie dane ku temu, żeby ewoluować w tym złym kierunku jak partie centroprawicowe na zachodniej Europie. Natomiast jeśli chodzi o to lewactwo całe zorganizowane, no to jest taki wróg sensu stricto. To jest taki po prostu, to jest tak jak powiedziałem w wystąpieniu, albo my, albo oni. Jeśli oni zwyciężą w Polsce tą wojnę kulturową, która się toczy, toczy się wojna o polskie społeczeństwo, o polską kulturę, to my możemy pakować manatki, tak? Po prostu. Jest. I dlatego jest albo my, albo oni. Tomasz Sakiewicz pisze o wysokim aparatczyku PZPR na kongresie, a wy organizujecie akcję Zablokuj Komucha. Gdyby pan mógł wyjaśnić tę sprzeczność, widzę. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że niezależna.pl, że ten portal wchodzący w skład Grupy Gazety Polskiej zachował się po prostu skandalicznie. Nie było ani jednej relacji z kongresu. Jedyna rzecz, którą oni opublikowali, to fakt, że pod koniec drugiej części, po 7 czy 8 godzinach kongresu, po kilkudziesięciu wcześniejszych mówcach, głos dostał trochę przez przypadek, na parę minut, Bohdan Poręba, reżyser takich filmów jak Hubal, jak Polonia Restituta, oczywiście zaangażowany w PRL-u, w PZPR i z tego powodu człowiek, który nigdy nie będzie dla nas autorytetem, ale dlaczego dostał ten głos? Ponieważ oni chcą zrobić film o Jedwabnym, o tym, jak tam było naprawdę. I chciał zaprezentować tą inicjatywę. Wcześniej kilkadziesiąt innych osób w takich krótkich, dwu, trzyminutowych wystąpieniach prezentowało swoje inicjatywy. I w tym trybie Poręba, który nie był przez nas zapraszany, który nie był żadnym gościem honorowym, niezależna.pl skłamała i będzie miała zresztą prawdopodobnie o to proces, bo się nie wycofali z tego. Nic z tych rzeczy nie miało miejsca. Natomiast to jest tym bardziej perfidne, to co oni napisali, że oni w ogóle nie zrelacjonowali kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych, naszych wszystkich wystąpień, wystąpień Polaków z Ameryki Łacińskiej, z przedstawicieli USOPAU, z tego, że z Wielkiej Brytanii. Czyli że byli ktoś, reprezentanci byli tych reprezentanci tych środowisk. Nic z tego się nie znalazło. Jeśli ktoś podaje, to jest manipulacja czystej wody. To jest skrajna manipulacja. Na kongresie wystąpiła Agnieszka Piwar z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Powiedziała, że tworzący się ruch może stanowić pole dla karierowiczów. Kogo miała na myśli? Myślę, że miała na myśli bardzo wiele osób, które jest cały zbiór na polskiej scenie politycznej. Ludzi czy osób, którzy szukają jakiegoś zahaczenia, tak? Których nie interesuje budowa realnych struktur, tylko którzy szukają pojawienia się jakiejś nowej siły politycznej, żeby się do niej przykleić i coś w związku z tym zyskać. Myślę, że to było stwierdzenie takie ogólne i przestrzeżenie nas przed takimi osobami. Myślę, że bardzo cenne i trafne, bo zawsze takie osoby mogą się zdarzyć, takie osoby mogą się pojawić. Z tym, że o tyle jesteśmy nieco ubezpieczeni, że my właśnie myślimy tymi kategoriami nie kadencji, nie jakiegoś szybkiego, łatwego sukcesu wyborczego, obsadzenia stanowisk, a myślimy kategoriami bardzo daleko sięgającej struktury. Na kongresie w panelu edukacyjnym o polskiej szkole wypowiadał się niejaki Tomasz Szczepański, prezes Neopogańskiego Stowarzyszenia Niklot. Uważa, że głównym hamulcem rozwoju Polski jest chrześcijaństwo. Jak to się ma do tych
Waszych deklaracji, tutaj cytuję, Młodzież Wszechpolska docenia też wielką rolę Kościoła katolickiego w tworzeniu i wzmacnianiu tożsamości narodowej Polaków oraz ich wszechstronnym rozwoju. Ja nie słyszałem nigdy, żeby Tomasz Szczepański mówił, że chrześcijaństwo jest głównym hamulcem rozwoju Polski. Rzeczywiście, Szczepański szefuje Stowarzyszeniu na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot, które odwołuje się przede wszystkim do tych tradycji kulturowych słowiańskich, przedchrześcijańskich. Tak? Jesteśmy krajem słowiańskim, ale oni się do tych przedchrześcijańskich odwołują tradycji. Natomiast Tomaszowi Szczepańskiemu zadano pytanie w związku z tym, nawet na tym panelu, na kongresie, co on sądzi o na przykład religii katolickiej w szkołach, bo to był panel poświęcony edukacji. I on bardzo wyraźnie powiedział, to jest religia większości narodu. To jest, tutaj nie możemy zabranić komukolwiek rodzicom to, żeby w szkole byli nauczani. Tak z tego, ja nie byłem na tym panelu, ale tak mi to zostało doniesione. Więc my byśmy nie... Czyli wy jesteście wierni tym deklaracjom. Oczywiście, tak? Że jesteśmy wierni, natomiast tu widzimy wspólny front. Widzimy wspólny front, znaczy akurat Niklot jest też, nie zajmuje się szerzeniem jakiejś religii pogańskiej czy czegoś takiego. Oni się z dystansem podchodzą do chrześcijaństwa, no co jest nam obce, ale jak gdyby zapraszając Tomasza Szczepańskiego, czy zapraszając niklotowców, powiedzieliśmy wprost, chcemy od was deklaracji, że nie będziecie atakować naszej wiary, Kościoła i tak dalej. I mamy taką deklarację. I tutaj jesteśmy, jak gdyby, wiemy, że wróg jest gdzie indziej. I oni, i my. Tak? Na tej samej zasadzie z chęcią powitałbym w naszym gronie, o ile powiedziałem, że muzułmanie, ten islam wahabicki nie można dopuszczać, żeby w Polsce się rozplenił tak jak na Zachodzie, o tyle nie mam nic przeciwko polskim Tatarom, tak, którzy nie są chrześcijanami, ale mają długą, bardzo długą tradycję wierności Rzeczpospolitej. Marian Piłka z prawicy RP zarzuca wam, że stawiacie znak równości między PiS-em a PO. Nie stawiamy znaku równości, chociaż dla mnie PiS a Platforma, różnica między PiS-em a Platformą jest różnicą, jest ta różnica, ale niestety dla mnie jest to różnica taka jak między grypą a katarem. To znaczy, ja przede wszystkim uważam, że PiS jest partią, która werbalnie może by chciała doprowadzić do jakichś fundamentalnych zmian w Polsce, ale jest strukturalnie do tego niezdolna. Ma ludzi uwikłanych nie tylko w trzecią RP bardzo mocno, w budowanie tego systemu okrągłostołowego, ale jeszcze w PRL. Znaczy, to była jedna z bardziej takich obłudnych rzeczy, którą zarzuciła nam powiązana kapitałowo z PiS-em Gazeta Polska, kiedy ona nas zarzuca, że gdzieś tam się pojawił jakiś funkcjonariusz PZPR-u, podczas gdy mamy pana Kostrzewskiego, skarbnika PiS-u, członek PZPR-u. Mamy pana Targalskiego, członka PZPR-u. Mamy pana Czabańskiego, członka PZPR-u. Mamy panów Karskiego, cały zastęp polityków pana ministra Jasińskiego, pana wiceministra sprawiedliwości Kryża, który skazywał w stanie wojennym, tak? No to jest jakaś hipokryzja. Natomiast ważne jest tutaj sformułowanie Jadwigi Staniszkis. Ja się generalnie z nią nie zgadzam, bo ona jest raczej prosystemowa niż antysystemowa, ale ona bardzo trafnie scharakteryzowała PiS, mówi, tam w PiS-ie czy jest się młodym czy starym, czy niezależnie od tego, ile ci ludzie ci mają lat, mówiła to na podstawie na przykład Adama Hoffmana, oni są mentalnie starzy. Oni są niezdolni do zmian, oni są funkcjonariuszami partyjnymi takimi sensu stricto. A u nas w ruchu, to jest ruch, który w 80-90% składa się z ludzi młodych, ale nawet jak ktoś jest starszy, to ta mentalność jest mentalnością zmiany, jest mentalnością gruntownej, radykalnej reformy. Na pewno macie większość osób młodych, no bo to jest cały ruch narodowy, który składa się z ludzi młodych. Pan myśli, że powiedzmy będzie szansa, żeby powiedzmy w skład jakichś doradców weszli ludzie, którzy mają doświadczenie w gospodarce, w polityce, w edukacji. Ale właśnie tak zrobiliśmy. Powołaliśmy grupę doradców, która składa się z ludzi zazwyczaj już starszego pokolenia. W skład tej grupy doradców weszły takie osoby chociażby jak Stanisław Michalkiewicz, wszedł profesor Ryszard Bender, wszedł Rafał Ziemkiewicz, wszedł profesor Szeremietiew. Tak, weszły osoby, które mają jakieś doświadczenie, one nie mają być działaczami ruchu sensu stricto, nie mają nam tworzyć struktur ani nic takiego, ale chcielibyśmy do ich doświadczenia, do ich
do ich wiedzy, umiejętności się odwoływać, to raz, a druga sprawa to jest Instytut Strategii Narodowej, który został powołany i który będzie tą pracę koncepcyjną tworzył i tam również będziemy do takich ludzi sięgali, do ekspertów z danych dziedzin. Zapowiedział Pan, że w jesieni będą regionalne konwencje, które zdecydują o tym, czy przystąpić do wyborów, czy nie, ale czy nie uważa Pan, że na przykład na kongresie to byli zbyt młodzi ludzie, czy oni będą w stanie wiekowo nawet kandydować do wyborów? To znaczy akurat... Czy uda Wam się zdobyć taki zespół ludzi? Trzeba rozróżnić kilka rzeczy. Jeśli chodzi o sztaby wojewódzkie, one są w przymiatającej większości tworzone przez ludzi, którzy są już, czy to po studiach, czy pozakładali rodziny, są po 30, albo co najmniej mają te 20 parę lat, nie brakuje tam 40-latków, tak? Także to, że jak gdyby spora część naszych działaczy to są ludzie, gdzie średnia wieku jest 20-21, to nie znaczy, że jak gdyby my opieramy ruch wyłącznie na tych osobach. Sięgamy po te osoby z doświadczeniem i to jest ta sprzeczność, o której ojciec wspomniał, przywołując wystąpienie Agnieszki Spiwer, tak? Bo z jednej strony nie chcielibyśmy, żeby przyklejali się karierowicze, ale z drugiej strony po ludzi z doświadczeniem, po ludzi, którzy mają jakieś właśnie umiejętności, nie tylko są młodzi i pełni zapału, musimy sięgać. Także mówię, ale i takich ludzi nie brakuje. Niestety oni zaczynają być prześladowani, dlatego że już w poniedziałek wypowiedzenie z pracy na Pomorzu dostanie kolega Piotr Dziadul, który właśnie jest członkiem Pomorskiego Sztabu Ruchu Narodowego, pracował bodajże w Urzędzie Wojewódzkim, tak, w Urzędzie Wojewódzkim, w Sztabie Kryzysowym i w kilka dni po przyjeździe ze zjazdu okazuje się, że jest wyrzucany z pracy za przynależność, za poglądy. Czyli młodzież, która nie jest zadowolona z obecnego, że tak powiem, systemu władzy, może wspierać tych, którzy mogą być zdolni do tego, żeby ewentualnie oczywiście, przyjąć odpowiedzialność oczywiście, za państwo. Oczywiście. Chodzi o to, żeby ten ruch był młody, aktywny, również i radykalny mentalnie przede wszystkim i tak miał w sobie tego dynamicznego ducha. Dziękuję, życzę tego dynamizmu. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.